Poznaj klimatyczne bajki, czyli przygody Eli i Alexa, którzy odkrywają, jak dbać o planetę i środowisko. Na wyjątkowe słuchowisko zaprasza marka Electrolux. Cześć, nazywam się Ela Zieleniewska. Mieszkam w mieście w najwyższym bloku ze wszystkich, na 13 piętrze. Mam starszego brata Alexa i przeżywam z nim różne przygody. Mama i tata też bawią się razem z nami, a do tego dużo mówią nam o ciekawych rzeczach. Lubię naszą rodzinę. Opowiem wam teraz o moim świecie i o tym, czego się dzisiaj dowiedziałam. Wszystko się zaczęło, kiedy wracaliśmy z zakończenia roku szkolnego. Alex, widzisz? Ta po prawej wygląda zupełnie jak długi pociąg, taki z 20 wagonami. Jedną ręką pokazywałam Alexowi chmurę na niebie, a drugą robiłam daszek nad oczami, bo bardzo raziło mnie słońce. Zrobiliśmy sobie właśnie przystanek w parku niedaleko naszego domu i leżeliśmy plackiem na trawie. Babcia przez cały rok nam mówiła, że kiedy nadejdą wakacje, to będziemy leżeć plackiem. Tak więc położyliśmy się, żeby w końcu sprawdzić, jak to jest. No, to było nawet miłe. O, mam, mam! Alex pokazał teraz na swoją chmurę. Zobacz, ta nad pociągiem, trochę z lewej. Widzę! To ptak! No coś, to jest samolot, Ela! Alex odwrócił głowę w moją stronę i spojrzał na mnie krzywo. Nieważne! Mój pociąg i tak jest najlepszy. O nie! No, co się stało? Kiedy spojrzałam drugi raz, okazało się, że właśnie przeleciał po niebie prawdziwy samolot i zostawiając po sobie smugę, rozmazał mój pociąg. A taki był fajny. No szkoda. Wstaliśmy i ruszyliśmy do domu. Na miejscu okazało się, że obiad już jest gotowy. Byłam taka głodna, że nawet zapomniałam o tej smudze na mojej chmurze. Kiedy skończyliśmy jeść i włożyliśmy naczynia do zmywarki, rodzice powiedzieli nam, że już najwyższy czas, aby wspólnie ustalić plan rodzinnych wakacji. Na hasło wakacje pierwsza usadowiłam się na kanapie. To było teraz najważniejsze. Zapomniałam nawet, że miałam wyjść na rower. To ja chcę jechać na lodowiec i do Laponii. Alex prawie krzyczał, wchodząc do pokoju. W rękach trzymał już swój globus. A ja chcę codziennie chodzić na plażę i kąpać się w morzu. To może pójdziemy na kompromis, czyli trochę zrobimy to, co ja chcę i trochę zrobimy to, co ty chcesz. Zgoda. Chodź, pooglądamy globus. Może wpadnie nam do głowy jakiś pomysł. Patrzyliśmy więc na tę mapę w kulce z każdej strony. W końcu postanowiliśmy, że wyruszymy do Skandynawii. Zawsze byliśmy ciekawi, co jest po drugiej stronie morza. Ty, Alex, a żeby to zobaczyć, to trzeba będzie popłynąć statkiem. Tylko najpierw musielibyśmy dostać się do portu, a tam z naszego domu chyba najlepiej będzie pojechać koleją. A tam statkiem? Przecież szybciej będzie samolotem. Tylko faktycznie, no najpierw musimy dostać się do pociągu, żeby nas zawiózł na lotnisko. Wiesz co? Samoloty rozmazują moje chmury. Chodźmy się pakować, bo nie ma co tracić czasu. Dodałam, wybiegając do naszego pokoju. No masz rację, przecież jeśli przed nami taka podróż, to musimy się do niej dobrze przygotować i wziąć ze sobą wszystkie potrzebne rzeczy. Zaczęliśmy znosić do pokoju i kłaść na dywanie rzeczy, które uznaliśmy, że będą niezbędne. Wyciągnęłam też walizki. To wezmę. A ja to. To. To też się przyda, nie? O rany, zapomniał o moich ulubionych spodniach. A kostium? I... kostium kąpielowy. No bierz, pewnie, że bierz. O, jeszcze to. O. To, wszystko? To też bierzesz? No tak, to jest potrzebne. No dobrze. No to już chyba wszystko. Ale poczekaj, nie ma miejsca na zabawki. A przecież musimy zabrać ze sobą i lalki, i misie, klocki, i farby do malowania, no i jeszcze moje ulubione książki. No masz rację. Ela, ale przecież jeszcze będą potrzebne wszystkie sprzęty sportowe. Łyżwy, rolki, piłki, paletki, hantle. Alex zmarszczył czoło i wykrzywił usta, patrząc na stertę rzeczy, która zapełniała już prawie cały pokój. Och, no dużo. Dużo się tego nazbierało. To może weźmiemy jeszcze tamte torby podróżne. No dobra, mam cztery. Ładujemy. Alex od razu wziął się do pracy. Kiedy zakończyliśmy pakowanie, zaczęliśmy bawić się, że jesteśmy na dworcu kolejowym. Ustawiliśmy krzesła jedno za drugim.
To były wagony pociągu. Tacie założyliśmy czapkę i daliśmy gwizdek. Był konduktorem. Władowaliśmy się do środka. Jakaś miła pasażerka, nią była mama, pomogła nam z bagażami, bo były takie ciężkie. Pociąg ruszył, a my podziwialiśmy piękne widoki. Zapowiadała się przyjemna podróż. Wiecie, że w polskich lasach żyje bardzo dużo zwierząt? Miła pasażerka zaczęła rozmowę. Tak, pani w zerówce nam mówiła o tych zwierzętach. Mówiła, że chyba 1,5 miliona. Bardzo dużo w każdym razie. O, brawo! Bardzo dobrze. Świetnie, że to zapamiętałaś. Pani pasażerka mnie pochwaliła i uśmiechnęła się miło. Ale zobaczcie, nic, tylko same drzewa. Bardzo dobrze, że jest tyle drzew i że mamy piękne lasy. Drzewa są ważne, a wiecie dlaczego? Pani pasażerka zadała nam kolejną zagadkę. Ta zabawa zaczęła mi się nawet podobać. Bo są schronieniem i pożywieniem dla różnych żyjątek i to drzewa robią powietrze, którym oddychamy. Tym razem na pytanie odpowiedział Alex. On zna bardzo dużo różnych mądrości, ale ja znam ich prawie tyle samo, co on. Ta pani pasażerka opowiadała nam jeszcze o takich rzeczach, których nie mieliśmy na co dzień w mieście. Zawsze musimy jechać gdzieś dalej, jak to mówi mama, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Trochę mówiła o przyrodzie i ochronie Morza Bałtyckiego, a potem do naszego przedziału wszedł konduktor. Dzień dobry. Poproszę bilety do kontroli. Podaliśmy tacie, to znaczy panu konduktorowi, te nasze bilety. Oczywiście takie nieprawdziwe, narysowałam je wcześniej na kartce i na każdym przybiłam pieczątkę, rybkę. W końcu dotarliśmy do naszej stacji i pociąg się zatrzymał. Musieliśmy szybko przebiec z jednego końca dworca kolejowego na drugi, żeby zdążyć na pociąg przesiadkowy. Alex, bierz torby. Ja będę ciągnęła walizki. Na dworcu był straszny huk i duże zamieszanie. Bardzo dużo ludzi przemieszczało się w każdym kierunku. Ciężko mi było z tymi bagażami. Biegnij! Biegnij, Ela! Nasz pociąg za moment odjeżdża! W ostatniej chwili wskoczyliśmy do środka. Drugi pociąg był zrobiony z krzesełek, tym razem w naszym pokoju. Chwilę potem usłyszeliśmy gwizd i nasza podróż toczyła się dalej. Alex, a wiesz, że w tym pociągu jest wagon restauracyjny? Zobacz, znalazłam kartę menu. No to może skusimy się na podwieczorek? Aleksowi pociekła ślinka już na samą myśl. Wziął ode mnie menu do przeczytania. O, są nasze ulubione pierniczki. Poprosimy te pierniczki, po 2 dla każdego. Poprosiłam panią kelnerkę. Udawaliśmy, że mama pracuje w tej restauracji. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pierniki to przysmak miasta, które nazywa się Toruń. I że w tym Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik, czyli astronom znany na cały świat. I tak oto w miłych nastrojach i z najedzonymi brzuchami dojechaliśmy na miejsce. A następnym punktem naszej podróży było lotnisko. Stąd mieliśmy przedostać się na drugą stronę morza. Niestety, nie mogliśmy odlecieć samolotem. Ciekawe, czy domyślacie się dlaczego? Proszę państwa. Zaczął tata, czyli pan z odprawy biletowej. Wygląda na to, że oboje państwo bardzo lubią podróżować i że koniecznie w tym celu muszą państwo zabrać ze sobą całą masę zabawek. Najlepiej to by było zabrać cały dom. Kiedy kończyłam mówić, to popatrzyłam na te wszystkie tobołki zgromadzone wokół nas i przypomniałam sobie, jak musiałam je ciągnąć z jednego peronu na drugi, żeby nie spóźnić się na pociąg przesiadkowy. Już nie byłam taka pewna, czy to był dobry pomysł brać ze sobą tyle rzeczy. No niestety mają państwo za dużo bagażu. Proszę sobie wyobrazić, jak wielki musiałby być samolot, który zabrałby wraz z każdą rodziną taki bagaż. Oraz ile paliwa musiałby zużyć, by unieść takie ciężary. Chwilę potem oddał nam bilety i pomachał ręką na pożegnanie. Ela, ale przecież nic straconego. Jesteśmy nad morzem. Tutaj niedaleko jest przecież port. Ty wcześniej mówiłaś, że do Skandynawii można popłynąć statkiem, tak? Tak, pamiętam. Możemy się przesiąść na statek. Genialne. Musieliśmy tylko poczekać kilka godzin, bo prom odpływał dopiero wieczorem.
Alex usiadł więc na ławce przed portem, czyli na ławie w sypialni rodziców. Ja wdrapałam się na łóżko i się położyłam. No, teraz to mi się podoba być plackiem. Ale jestem zmęczona tą podróżą. Co by nie mówić, było świetnie. Ile fajnych rzeczy przytrafiło nam się po drodze. No właściwie, to masz rację. Poznaliśmy przecież pana konduktora, panią pasażerkę i panią kelnerkę w wagonie restauracyjnym. Alex puścił oczko do rodziców. Ciekawe, co będzie na statku. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, no i te widoki za oknem po drodze. Wiesz co? Ja to mam chęć tak naprawdę przejechać się pociągiem, popłynąć statkiem i zobaczyć to wszystko na własne oczy. O, wygląda na to, że plan na wakacje mamy już ustalony. A do tego ta podróż będzie odpowiedzialna. Nawet podróżując, możemy dać coś od siebie i dbać o naszą planetę, wiecie? Chodzi ci o to, żeby nie śmiecić i nie marnować wody, tato? Tak, Elu, o to też. Ale oprócz tego chciałbym, żebyście wiedzieli, że pewne środki lokomocji są bardziej ekologiczne, a inne mniej. I gdy jest taka możliwość, to możemy wybrać transport, który pozostawia mniejszy ślad węglowy. A co to jest ślad węglowy? Pamiętasz, jak jest zima, spadnie śnieg i idąc po chodniku zostawiasz na nim odcisk swojego buta? Ślad węglowy jest bardzo podobny do tego śladu buta na śniegu. Tylko to jest taki ślad ekologiczny, który my, ludzie, zostawiamy na naszej planecie, emitując na przykład dużą ilość gazów cieplarnianych. A czy one są złe? No, kiedy warstwa tych gazów powiększa się, robi się coraz grubsza i grubsza, to nasze środowisko zaczyna działać inaczej niż ma w swojej naturze. I na świecie zaczyna zmieniać się wiele rzeczy. No, na przykład pogoda. A to źle wpływa na planetę i tym samym na nas. A samoloty wytwarzają te gazy? No, one, żeby latać, potrzebują paliwa. Kiedy dźwigają duże ciężary i latają często, to zużywają paliwa więcej. A spaliny z niego przyczyniają się do emisji właśnie tych gazów cieplarnianych. Tato, a co jeśli kiedyś będziemy chcieli polecieć na przykład do ciepłej Afryki? Ona przecież jest bardzo, bardzo daleko od naszego domu. Elu, oczywiście nie ma nic złego w zwiedzaniu odległych zakątków świata. Każda podróż uczy. Lecz kiedy zdecydujemy się na takie wakacje, to zaplanujmy je tak, żeby na miejscu pobyć jak najdłużej i zobaczyć jak najwięcej. Samolot nie będzie musiał wtedy niepotrzebnie kręcić się z nami po niebie. No i przygotujemy wtedy odpowiednio nasze bagaże. A wiecie, że wasza dzisiejsza domowa podróż pokazała dwie rzeczy? Pierwsza jest taka, że nie trzeba lecieć daleko, żeby zwiedzić coś nowego. Myślę, że to nawet fajnie poznawać również to, co jest dookoła nas. A druga? A druga jest taka, że nie robimy sobie wakacji od dbania o środowisko. Po chwili załoga statku zaprosiła nas na pokład i statek odpłynął. Nie wiem, czy wiecie, ale do Szwecji pływają takie wielkie statki. One nazywają się promy i tam na pokładzie jest bardzo dużo miejsca. Są pokoje do spania, czyli kajuty, są bary i restauracje, a nawet place zabaw. Zrobiło się późno, więc przyszła pora na coś do jedzenia. Usiedliśmy z Alexem w sali restauracyjnej. Tata, czyli kelner, zaoferował nam kolację. W pewnym momencie, kiedy chciałam się napić, zatrzęsła mi się ręka. I zamiast trafić wodą do buzi, oblała mnie siedzącego naprzeciw Alexa. Woda spływała z jego twarzy, a jedna kropelka tak śmiesznie gibała się mu na czubku nosa. Bardzo się zdziwił, nabrał głęboko powietrza i chciał coś powiedzieć, ale w tym momencie tata zaczął udawać, że nadaje komunikat. Uwaga, uwaga, pasażerowie. Prosimy udać się do swoich kajut. Na morzu jest sztorm. Fale mocno bujają statkiem i pasażerami. Uwaga, uwaga, pasażerowie. Prosimy udać się do swoich kajut. Z
zanim poszliśmy spać, jeszcze dopracowaliśmy szczegóły naszego wyjazdu. Tego dnia dowiedzieliśmy się, że sposób podróżowania może wpływać na naszą planetę. Dlatego uzgodniliśmy, że najpierw zwiedzamy trochę Polski na lądzie, potem zrobimy sobie przystanek nad morzem, żeby poplażować, a dalej popłyniemy statkiem do Skandynawii. Zapowiadała się świetna przygoda. A wy? Jak dbacie o przyrodę w wakacje? To były klimatyczne bajki, czyli niezwykłe przygody Eli i Alexa, którzy uczą się, jak dbać o środowisko. Poznaj więcej historii i dowiedz się, co tym razem możemy zrobić, żeby pomóc naszej planecie. Do usłyszenia!